Niedawno miałeś okazję zaprezentować swoje piłkarskie umiejętności w programie Turbo Kozak. Jak wrażenia w ogóle z tego występu? No bo pokazałaś się tam z niesamowitej strony. Statystyki rewelacyjne. No wrażenie niesamowite, to było moje marzenie. Oglądam Turbo Kozaka od lat i właśnie gdzieś tam zawsze sobie marzyłam i liczyłam, że przyjdzie taki dzień, że ja w nim wystąpię, no i udało się. Spodziewałaś się, że może być aż tak dobrze, że zdeklasujesz praktycznie wielu piłkarzy, którzy tam wcześniej występowali? Znaczy może nie, to że nie spodziewałam się, tak? Ja też wiem, że mimo, że jestem kobietą, mam dość duże umiejętności piłkarskie, tak? Więc tutaj nie byłam zaskoczona, ale też cieszę się, że paru tych właśnie polskich ligowców pobiłam, więc to jest dla mnie fajna sprawa. Strzały z połowy boiska 3 na 3. No z tego, co teraz oglądałam sobie w kapeszkę, to tam chyba za dobrze nie poszło, tak? Ja tutaj 3 na 3 udało się, fajnie. Było to duże wyzwanie, jakby nie patrzeć. No, z tego jestem naprawdę dumna. A które z tych zadań było dla ciebie najtrudniejsze? Nie wiem, może strzały z karnego z zasłoniętymi oczami? Właśnie nie, tutaj o dziwo poszło mi chyba najlepiej. I naprawdę nic nie widać, tak? Myślałam, że jeszcze tam panowie gdzieś podglądają, że mi się uda, no ale się nie udało, tak? Gdzieś tam odliczyłam sobie ten krok od piłki i no i uderzyłam, no i weszło. Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka wyzwałaś do pojedynku na Twitterze. Powiedz, jakie są perspektywy na to? Czy temat już zgasł może, czy są jakieś szanse, żebyś zmierzyła się z nim na boisku, tak jak to napisałaś na Twitterze? To znaczy, mam nadzieję, że szanse jakieś są i będą, tak? Myślę, że tam pan prezes podoła temu wyzwaniu i stanie ze mną w jakiejś tam, że tak powiem, konkurencji. No wiadomo, zakład jest, że tak powiem, bardzo ważny dla nas jako reprezentacji. Dla mnie, no i myślę, że też no, promocja, dla niego, tak? Promocja na pewno niesamowita dla kobiecej piłki w ogóle, gdybyś pokonała prezesa, to już w ogóle. No ja myślę, że tutaj jestem na dość pewnej pozycji, tak, więc tutaj już teraz wszystko zależy od pana prezesa, czy się po prostu zgodzi i wyjdzie z mną na boisko, czy nie, tak, ale to wiadomo, to już jego decyzja, ja tutaj mogę jedynie zachęcać do tego wyzwania i oczywiście do promocji piłki kobiecej.